stanowi się nad tym. Jest to wierna replika, którą wykonaliśmy właśnie u nas w Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Dziękuję serdecznie. Przedwojenną. To może... pamiętacie mi do trumny w górze. Raczej byliśmy na tej linii, gdzie budowano te umocnienia. Pistolet pan dostał? Tak, miałem fisa. To dostałem rozkaz obsadzić tę fabrykę Lenko. Oknaśmy tam worki z piaskiem nosili, robili, po prostu zasłaniali okna, strzelnice robili i tak dalej. I wtedy spotkałem się z tymi oddziałami, które maszerowały już spod Skoczowa, 4 pułku. Dostałem rozkaz iść do Bielska z moim plutonem, zaprowadzić spokój, bo w Bielsku się już odezwały strzały, już ta piąta kolumna zaczęła tam gdzieś strzelać. A pamięta pan na przykład, czy przed wybuchem wojny u was na kompanii wydano te karabiny przeciwpancerne, te długie? Tak, wydawano te karabiny, ale ja tych karabinów ani nie miałem w ręku, ani właśnie dokładnie ich nie widziałem. Tylko wiem, że takie długie karabiny to były, tak. To wiem, bo tam widziałem skrzynie, były takie, w skrzyniach były te karabiny. Nie wiem, w którym momencie, w którym miejscu to zauważyłem, wydawali te karabiny. One były wydawane strzelcom wyborowym bodajże tylko, tak. Mhm. To było chyba tam właśnie, to było koło Kalwarii właśnie. Dostaliśmy rozkaz do ataku, do natarcia. No ale myśmy nawet pozycji niemieckich ani Niemca nie widzieli. Wiem, że też wyszli i tam artyleria nas ostrzeliwała i tam były straty duże. No i stamtąd potem znowuśmy się dalej wycofywali. No różnie to bywało, no wiem, że no, w pierwszy dzień kuchnie nie zawsze dochodziły, głodni byliśmy. Niewyspani byliśmy. Ja wiem, że ja w czasie marszu zasypiałem. No więc myśmy już przez Bosnię przeszli i tam żeśmy wpław przez Rudajet przeszli. A ponieważ ja niestety nie pływam, nie pływałem nigdy, mimo tego, że cuda ze mną robili, ale jakoś no, nie pływałem. No. Nie umiałem skoordynować tych ruchów z oddechem i tego wszystko, w razie nie pływałem. No to przez ten Dunajew. Pamiętam, że się rozebrałem i taki śmieszny tam historia, bo jak się rozebrałem na karabinie, na bagnecie, powiedziałem co można było, powiedzmy. Ostatnie zostały kalesony, więc te kalesony tam były u góry na tym bagnecie, tam gdzieś powiedziałem. I po tych chwyciłem się biedki. Konna biedka, która szła, chwyciłem się tej biedki i przez ten Dunajew szedłem. Te konie w pewnym momencie, tam może tam 2-3 metry tego, to było widać, że popłynęło, a tak jednak szły pod nie, tam nie było tak. No i potem my szarowaliśmy dalej, no, aż znaleźli się nad Tandwią. Wioska się paliła, też nie pamiętam nazwy tej wioski, bo wioska się paliła, jeden dom stał nad niedaleko mostu. I myśmy, ten czwarty pułk się wycofał, myśmy zajęli stanowiska. To było pod wieczór. Wioska się jeszcze paliła, jeszcze domy się paliły, to znaczy już były zwęglone, już to, ale się wszystko zdarzyło, jeszcze tam promienie wybuchały. I ja obsadziłem, więc była droga na Tarnobrzeg chyba, czy no, nie pamiętam w jakim kierunku, w każdym razie był most na Tandwi, ale już był wysadzony, z tym, że po belkach, piechur po belkach mógł przejść, ale przejazd był niemożliwy. Ja rozstawiłem mój pluton wzdłuż tego nad brzegiem, aż do mostu z prawej strony. Karabin maszynowy ustawiony, wycelowany na tą szosę po drugiej stronie mostu. I tam żeśmy całą noc przeleżeli, bez styczności ogniowej. I rano wysłałem patrol. Taki kapral był, Bober, tu z Podrybnika, rezerwista już. 6 żołnierzy i wydałem mu rozkaz, żeby poszedł. Szosa prowadziła, szosa obsadzona była jakimiś krzewami. Nie było jakichś drzew, ale krzewy były i na horyzoncie było widać zabudowania następnej wioski. Więc kazałem temu pójść kapralowi z tym patrolem do wioski, rozeznać, czy tam są Niemcy. Kapral poszedł,
myśmy zostali. Po jakiś czasie, dziś nie powiem, czy to było pół godziny, czy godzina, słyszę szum motoru na stosie. Zwracam celowniczemu przy karabinie maszynom, KMJ, uważaj, bo za chwilę będzie musiał otworzyć ogień. Wyjeżdża samochód niemiecki, otwarta taka limuzyna, otwarta. Cały patrol na tej limuzynie, a prowadzi żołnierz niemiecki. Więc oni potem mi tak mi podał relację, że oni podeszli i cicho, nic. I w tej wsi na jednym płocie wisiał aparat telefoniczny i ten żołnierz niemiecki go tam demontował. Widocznie dzień poprzednio, jak pułk czwarty miał strzelać ogniową, jakiś oddział niemiecki się wycofał, piechoty, a prawdopodobnie ten, tak przypuszczam, zostawili tam ten aparat i ten go przyszedł po ten aparat. No a ci go zaskoczyli, obskoczyli go, no, ręce do góry tego. Ja tego żołnierza pierwszy przesłuchiwałem, bo zaraz przez ten po tych belkach przeprowadzili. Samochód został po tamtej stronie, bo nie sposób, potem chcieliśmy go przestanąć, ale on tam się zanurzył kołami tak, że nie chciał go wyciągnąć. Ja z tego samochodu wyciągnąłem walizkę. To była walizka jakaś oficerska, prawdopodobnie lekarz, bo były tam narzędzia chirurgiczne, skalpele, tego. I no i była komplet bielizny tamtego. Ja sobie pierwszym rzędzie bielizny zmieniłem. No, zdobyłem kalesony, no i skarpetki pamiętam, które po tym jak się znalazłem w niewoli, to Niemcy handli polnisze armii, Ausrichtungsoffensive, czy polska armia też miała takie skarpetki, a myśmy skarpetek nie mieli, tylko onuce. Nie, jak się tam wyłgałem, dziś nie pamiętam, ale w każdym razie rozpoznał te, no i naturalnie przesłuchiwałem tego żołnierza. Miał 21 lat, z Breslau, z Wrocławia, z zawodu kupiec, Kaufmann. No, pytałem się go, i szedł przez Rybnik, pytałem się go o Rybnik i tego, no więc no, potem mu mówię, ale mów prawdę, bo jak nie, to tak poklepałem się po pistolecie, a on na butnie, po niemiecku naturalnie, ein deutscher Soldat sagt nur die Wahrheit oder spricht gar nichts. Niemiecki żołnierz mówi tylko prawdy, albo nie mówi nic. Tak butnie jeszcze odpowiedział. No a ja go naturalnie musiałem potem na tyły posłać. Tam. Proszę sobie wyobrazić, że po wojnie, czytając historię wojny obrony 1939 roku, Rzepeckiego bodajże, w każdym razie znalazłem akapit, w którym jest powiedziane, nad Tanwią, tam gdzie ja bym, wyróżniła się kompania porucznika Kubika. Zdobyto kilka samochodów, motocykli i coś tam jeszcze, nie wiem co to tam jeszcze było. A myśmy tam jeden samochód. Aha, i w nawiasie według relacji pułkownika Czubryta. Czyli to, co już w starożytności było, mile zgloriony żołnierz samochwał, to pułkownik Czubryt był ten, no z jednego samochodu zrobił kilka samochodów i motocykli tego. Wiem, że potem myśmy dalej maszerowali i bodajże, o ile się nie myli, to znaleźliśmy się we wsi Zielona. O, proszę. Było masy wojska potem i tam nas Niemcy otoczyli. Ja miałem rozciągnięty mój pluton też na przedpolu. I pamiętam, jak z lasu wyszła tyraliera niemiecka, a ta zielona się też paliła, tam artyleria stale tą zieloną ostrzeliwała, tam się chałupy paliły. Pamiętam, leciał, no, gdzieś tam pędził koń osiodłany, bez jeźdźca. Ja go wiem, że złapałem za uzdy i chciałem wsiąść na siodło, no ale on się mi odwracał tył, tak, że puściłem, iż jak ja przeszedłem przez tą tyralerię niemiecką, to ja do dziś dnia nie wiem. Czy, bo żołnierze, powiedzmy z prawej, z lewej, niemiecka te tyraliera, no ile byli? Prawie 10-20 metrów. Albo sobie pomyśleli,
tak i tak ciebie tam z tyłu potem załapią. To było 21 albo 22, była kapitulacja przecież, kapitulacja Armii Kraków. No, ja w każdym razie przez ten trener przeszedłem i był taki lasek, ja przez ten las przechodziłem i był kabel, prawdopodobnie niemiecki jakiś. Ja się jeszcze zastanawiałem, czy go rąbać bagnetem, czy nie, no ale w końcu przeszedłem przez ten lasek i było tak, taki teren był rzysko, no po, pole po jakimś zbożu, takie rzysko, tak lekko szło w górę, tak może, ach, około 1000 metrów co najmniej. No więc ja, a już byłem wykończony, zmęczony fizycznie po tym całym, po to, to już było 20 bodajże, czy 21. No ja byłem wykończony fizycznie, ale, ale szedłem po tej. I w pewnym momencie odezwał się karabin maszynowy i słyszałem, jak te strzały biegły mi nad głową, bo to jednak jest pewien świst taki. A ja już nie miałem siły, żeby paść na ziemię, tak jak normalnie powinno się zrobić, no. Nie, byłem, nie miałem sił, tylko Matko Bosko ratuj tego, no i jakoś przyszedłem, aż na to, przyszedłem na ten szczyt tego i tam się gdzie się załamało, to się znalazłem już po, a ten ogień pan przestał, pan przestał strzelać, więc gdzieś tam jakiś posterunek niemiecki mnie widział, więc mnie tam ostrzelał, no ale a tam ja przeszedłem, no i pamiętam potem, o ile się nie mylę, to był Józefów. Ale nie wiem, też nie jestem pewien. W każdym razie wiem, że był dom, ogród, tak jak trochę na uboczu leżał, ale w pobliżu był cmentarz i to była plebania. I wiem, że wyszedł ksiądz z filiżanką w ręku z tego budynku. Ja byłem i głodny, i zmęczony, i ja nie wiem, czy co to panowie potraficie wyobrazić, jakbyśmy 20 dni maszerowali i ciągle marsz i nieregularne posiłki nie zawsze docierały tego, także my byliśmy wygłodzeni, wymęczeni. I wiem, że ten ksiądz tak niesympatyczny. Po wojnie z kimś rozmawiałem, kto tam z pobliża pochodził i znał to księdza, no to właśnie też się o nim źle wyraził. No w każdym razie tak mnie, zbył mnie jakoś i wiem, że poszedłem i na cmentarzu włożyłem bagnet i fisa pod płyty nagrobną gdzieś tam. No i potem oszerowałem.